Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, upadek Joe Bidena nadchodzi. Upadek Joe Bidena nadchodzi dosyć szybko. Nie wiadomo, czy to będzie miesiące, czy dożyje, no ale jego rozkazy prezydenckie, po prostu pokażą Ameryce jego prawdziwą twarz i dla kogo on pracuje. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No co to znaczy upadek? No jednym z tych rozkazów prezydenckich, no to było zatrzymanie, czy zablokowanie budowy rurociągu Keystone. Keystone to dosłownie znaczy klucz, kamień. No w architekturze, tak jak w średniowieczu, jak kładli te kamienie i był taki łuk, to tam na górze taki trójkątny, trapezoidalny kamień składał to, że to się nie zawalało. No to jest Keystone. Keystone jest XL, no to nie wiem, czy to extra long, cokolwiek to jest, no ale to jest druga rura. To jest druga rura, która idzie z Kanady. Biden obiecywał, Biden ogólnie dogadał się z tymi komunistami, ekstremistami, którzy nie mają nic wspólnego z robotnikami i chłopami. Oni są wykształconymi urzędasami, wykształconymi pasożytami, którzy w zasadzie nie zastanawiają się nad pracą ludzką. Z reguły są teoretykami, profesorami, nauczycielami. No budżetówka, ogólnie rzecz budżetówka, i mają w nosie robotników i chłopów. Dlaczego mają w nosie robotników i chłopów? No bo ten zamknięcie tej rury spowoduje miliardowe straty. Miliardowe straty, nie milionowe, miliardowe straty po prostu. No i on cały czas obiecywał tym wszystkim wegetarianom środowiskowym, że zlikwiduje źródła energii oparte na oleju, na ropie. No olej, ropa to samo, tak? Na oleju, na węglu i na gazie. No bo w Ameryce Trump doprowadził do tego, że zaczęto wydobywać olej poprzez te łupanie. W Kanadzie to się zorientowali, jak wyciągać, jak wysysać olej z piasków, bo do tej pory to technologicznie było dosyć ciężkie. No i właśnie ten olej, ta rura, to ona miała przesyłać 830 tysięcy baryłek oleju dziennie. 830 tysięcy baryłek dziennie, no to jest 100 milionów litrów ropy dzień w dzień. To są nieprawdopodobne ilości tej ropy. No i taki był plan. To miało być, przepraszam, to miało płynąć z Alberty na południe Ameryki, do rafinerii, szczególnie w Teksasie, tam w Zatoce Meksykańskiej. 1700 mil, no to tak niecałe 3000 kilometrów. Miało to przechodzić przez 6 stanów. No i przy okazji tam z północnej Dakoty też mieli się podłączyć z tym olejem, bo w północnej Dakocie również mają złoża ropy i też miało to przepływać. No i tu się zaczyna ciekawa sprawa. W 2010 roku wszystko było doprowadzone do porządku, wszystkie zezwolenia, wszystko, budżet, kompania zrobiła, no i zaczęli budować. W 2015 roku, kiedy komunistyczny Obama nadsłuchiwał właśnie tych środowiskowych wegetarian z bardzo grubymi okularami, no to zadecydowali, że środowisko jest najważniejsze, i zablokowali to. W 2017 Trump zaaprobował znowu, no bo powiedział, że to do cholery jest niepodobne, żeby ludzie tracili pieniądze. No i odblokował to. No jeden z sędziów federalnych zablokował w 2018, no i to wszystko po prostu wzięło i zdechło.
sędzia zablokował, żeby znowu ocenić ze względów środowiskowych. Względy środowiskowe były rozpatrywane w 2008 roku, zanim ktokolwiek zaczął inwestować pieniądze w tą rurę i w to budowanie. Także po prostu środowiskowcy i komunistyczni sędziowie zmieniają konstytucję Ameryki, która mówi, że każdy ma prawo do zarobienia, tak? Ironia losu to jest taka, że cała ten Keystone XL, no to w zasadzie to jest jeden wielki szum o nic. Dlaczego o nic? No niszczy dużo rzeczy, no ale to i tak nie ma znaczenia. Olej z Alberty, z Kanady, to i tak przychodzi do Ameryki. Dlaczego? No bo jest drugi Keystone, można powiedzieć rurociąg 1, ten XL, no to miał być rurociąg 2. Dlaczego oni chcieli ten rurociąg 2? No bo ten rurociąg 1 nie wytrzymuje i ten nadmiar, no Alberta produkuje, Ameryka potrzebuje i to wszystko płynie, No to nie, w sumie nie płynie, tylko jedzie na amerykańskich i na kanadyjskich szynach. Są to cysterny, które po prostu wykolejają się, cysterny, które jadą dosyć długo, cysterny, gdzie lokomotywa nieustannie spala ileś tam tej ropy i tak dalej. Cysterny, gdzie to się wszystko rozlewa przy wylewie i przelewie. Rurociąg to jest najbardziej bezpieczny przepływ oleju, tak samo jak powiedzmy transport samolotowy. Transport samolotowy to jest najbezpieczniejszy ze wszystkich. No jeżeli się popatrzy na milion ludzi, którzy przelecieli milion mil, no to ilość wypadków jest minimalna w porównaniu z pociągami, czy z samochodami, czy z motocyklami, czy z rowerami. No to samolot na milion kilometrów na milion pasażerów, no to jest najbardziej bezpieczny. I tak samo te rurociągi. Przesyłanie cysternami jest debilowate, no i biznesmeni amerykańscy, kanadyjscy, no i w zasadzie ludzie, którzy się zastanawiają nad środowiskiem, powinni wybrać ten rurociąg. Nie, no to cysterny. Cysterny będą jeździły, dlaczego? No dlatego, że są własnością multimiliardena Warrena Buffetta, a Warren Buffett popiera Bidena. No tak, także jest to dziwaczne, że kapitalista popiera Bidena, no ale jego cysterny będą woziły. Także kanadyjski olej tak czy inaczej będzie wpływał do Ameryki. Ale no i Warren Buffett mówi to, że cysterny są mniej bezpieczne, no ale to nic nie ma to żadnego znaczenia dla całej tej administracji Bidena, która przychodzi, który po prostu ma wściek ten środowiskowy, no i chce po prostu no być przyjacielem tych oszołomów, ludzi, którzy się przytulają do drzew. No ale czy teraz zakaz tego, czy to cokolwiek, jakokolwiek pomoże dla środowiska? No raczej nie. W Ameryce już są setki tysięcy mil podziemnych rur i one przesyłają setki milionów baryłek. No jeżeli się doliczy też rury gazowe, no to można powiedzieć, że w Ameryce są miliony mil przesyłających gaz czy ropę. Także co to ma za znaczenie 1700 mil, 3000 kilometrów? No żadnego tego znaczenia nie ma. No najważniejsze to jest właśnie to środowisko. Po prostu wejście w tyłek tym środowiskowcom, bo oni obiecali, no i dotrzymują. Obama całe te komisje, które były, no to oni ocenili, że ten olej, który wpłynie przez tą rurę, to jest 18 milionów ton dwutlenku węgla więcej
więcej rocznie. Organizacja Narodów Zjednoczonych w raportach to mówi, że rocznie produkowane jest 60 miliardów ton dwutlenku węgla. Także jak się podzieli powiedzmy 18 milionów ton przez 60 miliardów ton, no to wygląda na to, że ta ropa, która by przepłynęła przez tą rurę, to jest 0,3%, czyli 0,03% całego tego oleju, który jest spalany. No ale to też jest kretyńskie założenie, że ten olej nie przypłynie, tak? No bo jak się zlikwiduje rurę, to nie jest to, że to przez tą rurę tego oleju już nie będzie. Ten olej znajdzie się w Ameryce i będzie spalany. No tyle tylko, że będzie droższy, że będzie więcej może wypadków z cysternami i tak dalej, ale on będzie spalony. Także środowiskowo to nic się nie osiąga. 0,03% w tej emisji, no to jest bzdet. No ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, co Biden zabija. Najważniejsze to jest to, co Biden zabija. A co on zabija? No Biden zabił w zasadzie 20 tysięcy miejsc pracy w czasie konstrukcji tej rury. No bo te rury, no to trzeba, to muszą być stalownie, jakieś walcownie. To są potężne rury. Tam są ludzie, którzy spawają. To tam są ludzie, którzy mają te koparki, przesyłają, no i tak dalej, i tak dalej. Każdy sobie może wyobrazić, że taki rurociąg, zrobienie takiego rurociągu, no to jest poważna sprawa. No i Biden, komunista, ze swoimi środowiskowcami zatłukli. 20 tysięcy dobrze płacących miejsc pracy zatłukli. Ogólnie rzecz biorąc, wyliczono, że około 7 miliardów dolarów Amerykanie by byli bogatsi przez całe życie tego kontraktu. 6 miliardów dolarów. Kto by zyskiwał na tym? No 140 milionów rocznie. To by dostawały Stany, no i te różne miasta, miasteczka za to, że ta rura tam przechodzi. No bo to jest ten tak zwany podatek katastralny, czyli 130 milionów rocznie ludzie by mieli na szkoły, na policję, na boiska, do gry w baseball, czy w soccer, czy cokolwiek, a ta rura sobie tam leży i sobie płynie, tak? Nikomu nie przeszkadza. 130 milionów Biden ukradł Ameryce. 600 milionów dodatkowo by stworzył w podatkach w tych miastach, miasteczkach, które byłyby tam naokoło, no bo to potrzeba obsługi i tak dalej, no tak jak na Dzikim Zachodzie zawsze były te różne salony, hotele, nie hotele, no to przy takich miejscach to się wszystko tworzy, czyli 600 milionów. Dodatkowo by były 6 miliardów w podatkach, tak? Także to jest dodatkowo by jeszcze 20 miliardów by było przez to, że biznes naokoło tego wszystkiego by był stworzony, tak? No bo tam potrzeba restauracje, tam potrzeba sklepy, tam potrzeba hotele, stacje benzynowe, samochody, różnego rodzaju sprzęt, traktory, nie traktory, sprzęt do ciężkiej pracy i tak dalej. Także to wszystko administracja Bidena powiedziała, że to dla dobra naszych dzieci, tak? Że to dla dobra dzieci, dla dobra środowiska. Zlikwidowanie tego projektu Keystone XL, no to w zasadzie jest to jakaś totalny kretynizm tych środowiskowców i mają takie chore wyobrażenie o tych zmianach globalnych, które w zasadzie wskazały na zniszczenie tych wszystkich rzeczy, które przedstawiłem. No i ludzie się uczą, tak? Ludzie się uczą, ludzie będą słuchali, będą czytali. Czy będą głosować na demokratów? No raczej nie będą głosować. Także to jest upadek
Bidena. Wszyscy ci ekstremalni lewacy, środowiskowcy, którzy dopadli do władzy, no w 2022 będą zmiany. Ludzie będą głosowali w Izbie Reprezentantów, no bo reprezentanci są wybierani na 2 lata. Teraz podział jest taki, że demokratów jest 222, republikanów jest 211, także nie jest dużej różnicy. Jeżeli 6 osób przejdzie, no to republikanie będą mieli większość. Senat jest teraz pół na pół, no tyle tylko, że Kamala Harris ma 101 głos, także ona przeważa. No ale też w 2022 jest 1/3 wyborów do Senatu, no bo senatorzy są wybierani na 6 lat, także 1/3 jest wybierana co 3 lata. No i to się zmieni, tak? To jest ten upadek Kanada. Kanada jest po prostu wściekła. Kanada Trudeau, mami synek w kolorowych skarpetkach też zaczyna się orientować, że Kanadyjczycy się wściekają na tych środowiskowców, bo to jest... To, co w Albercie wypracowali, no, zainwestowali ciężkie pieniądze w wydobywanie z tych piasków smołowych, bo to tam jest, ten olej to jest dosyć taki gęsty, no i ten olej jest schowany w tych piaskach. Tam trzeba zrobić dużo roboty, żeby to wszystko wychodziło. No ale podstawowa sprawa to jest taka, że olej będzie wyprodukowany, olej będzie spalony gdzieś indziej, olej będzie przetransportowany tak czy inaczej. Także to zanieczyszczenie pójdzie w powietrze, może w Chinach, może w Indiach, może w Meksyku, no a w Ameryce miliardy tu, miliardy tam, dziesiątki tysięcy ludzi stracone ma pracę, tak? Także to jest upadek. To jest upadek powolny naiwnych idiotów Lenina, no dzisiaj można powiedzieć naiwnych idiotów Bidena, no bo to jest ten sam sposób rozumowania, tok rozumowania, nie zdają sobie sprawy, nie patrzą po prostu na ten balans, bo trzeba popatrzeć je. Trump no to mówił, czy warto zrobić to, no tak jak z kopalniami, tak? Biden to przyszedł, powiedział, że górnik, no to niech się zamienia w programatora. No jeżeli walczył z górnictwem, walczył z węglem, no to co najmniej można było to zrobić jakoś tak powolnie, a nie zamykać kopalnie z dnia na dzień. W tych wszystkich zagłębiach węglowych, no to ludzie potracili pracę, no to tam jest strasznie, tam po prostu piją, używają narkotyków, tworzą narkotyki, no bo ludzie stracili pracę z dnia na dzień, bo Clintonowa, Biden, Bill Clinton tak samo, no wszyscy ci lewacy, wszyscy ci środowiskowcy chcą zatłuc węgiel, olej i gaz, no i Biden teraz doprowadził do tego, że ta jedna wielka, wielomiliardowa inwestycja też jest zatłuczona. Wszyscy będą protestowali. Następnym, no podpisał 17 rozkazów prezydenckich pierwszego dnia, drugiego też chyba podpisał z 10, następnego będzie podpisywał, no ale to wszystko będzie trafiało do sądu, do senatu, do wyborców. On za 2 lata straci większość i w senacie, i w Izbie Reprezentantów, także jeżeli go nie zatłuką, to pozostałe 2 lata będzie po prostu marionetką prezydentem, a w 2024 roku z wielkim hukiem znowu Partia Demokratyczna po prostu straci wszystko, no bo pokaże swoją twarz, pokaże tak jak właśnie z tym rurociągiem. Następny odcinek może postaram się zrobić na temat transwestytów, którzy biorą udział w zawodach sportowych z kobietami, leją te biedne dziewczyny, bo przychodzą trzeciligowy sportowiec, który ma grydykę Adama, który ma bicepsy, który ma pytaka albo nie ma, bo sobie amputował, ale mówi, że jest dziewczyną, no i rozkłada w zapasach na łopatki dziewczyny, które mają jajniki, które mają macice, w podnoszeniu ciężarów po prostu wszystkich zawodach
wygrywają w sprincie na 100 metrów, 200, 400 w zapasach i tak dalej, i tak dalej. No jest to niemożliwe, do czego lewacy doprowadzili, żeby powiedzieć, że transwestyci, którzy czują się kobietami, mogli brać udział w zawodach. Dziewczyny, no prędzej czy później zbuntują się, przestaną walczyć. No ale to jest materiał na następny odcinek. Zrobiłem już 2 czy 3 filmiki na ten temat, no ale teraz na temat Bidena zrobię. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, dziękuję, ale serdecznie polecam. To jest guziczek do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i przekaz dla komunistów. Widzicie, co Biden zrobił? Głosowaliście na niego? Ile dziesiątek milionów ludzi straci pracę? Ile miliardów dolarów Amerykanie nie dostaną? A środowisko będzie, jakie będzie. Dwutlenek węgla będzie spalany w Chinach.